W malowniczym miasteczku na północ od Berlina znajdują się zwęglone szczątki budynku o niepokojącej przeszłości. Trudno ocenić, z czym mamy do czynienia. Budynek przypomina hangar. Wygląda, jakby produkowano tu coś ważnego. Teren otacza ogrodzenie z bramą. Dlaczego był strzeżony? Próbowano coś tutaj ukryć. Placówka znajduje się poza miastem, jest zasłonięta wysokimi drzewami. Wskazówki ujawniające sekrety tego miejsca można znaleźć w środku. Od razu zauważamy wielkie pomieszczenia i gigantyczne piece. Na pewno wybuchł tu pożar. Temperatura musiała być wysoka. Ślady sadzy widać na ścianach i sufitach. Takie twory bezdusznej niemieckiej inżynierii z ceglanymi ścianami, rurami doprowadzającymi gaz i kranami przywodzą na myśl najgorsze koszmary. Ale tutaj pozory mylą. Historia tego miejsca jest nieco inna. Co się tutaj wydarzyło? Dlaczego budynek przetrwał do dziś? Klucz do tajemnicy znajdujemy 3 km dalej, w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Obóz wybudowali naziści przed II wojną światową. Na początku 1937 roku przetrzymywano w nim zaledwie 21 żydowskich więźniów. W roku 1945 ich liczba przekroczyła 11 tysięcy. Po pogromie Nocy Kryształowej, do którego doszło w listopadzie 1938 roku, do Sachsenhausen trafiło 6 tysięcy Żydów, aresztowanych na rozkaz Heinricha Himmlera. Po wybuchu wojny sieć nazistowskich obozów szybko się rozrastała, ponieważ reżim potrzebował robotników przymusowych. Sachsenhausen leży na przedmieściach Berlina. Chodziło o to, by obywatele nie wiedzieli o istnieniu obozu. Wraz z rosnącą dominacją nazistów w życiu politycznym Niemiec, coraz więcej ludzi znikało z ulic Berlina i innych okolicznych miast. Trafiali do Sachsenhausen.